No i tak bardzo często zadajecie mi pytanie, Bartek, jak mam powiększyć swoje usta? Są takie małe, nijakie, a chciałbym, żeby były takie duże, mięsiste i bardzo, bardzo seksowne. Dlatego dzisiaj przygotowałem odcinek Jak powiększyć usta za 5 zł? Pierwszy sposób jest najprostszy. Wystarczy nam taśma klejąca, przyklejamy ją do twarzy, wywijamy wargę i ucinamy. Jeżeli mamy nożyczki, możemy to zrobić nożyczkami. Jeżeli tych nożyczek nie mamy, możemy ugryźć. Tutaj nie do końca mi się tak zawinął, jakbym chciał, dlatego mogę albo tak wywinąć, albo po prostu robię tak. I tak. I dolna warga już jest zrobiona, jak widzimy. Jest większa, prawda? Teraz górna. Dobrze, już prawie dobrze. Górna warga potrzebuje jeszcze troszeczkę wsparcia, ponieważ nie do końca jest tak duża, jakbym chciał. Dlatego muszę ją bardziej rozgnieść. Sposób jest bardzo tani, bardzo prosty i bardzo skuteczny. Jak widać, moje usta stały się bardziej mięsiste, bardziej seksowne i myślę, że będą zwracać uwagę zazdrosnych koleżanek i kolegów. Kolejny sposób jest równie skuteczny, być może troszeczkę droższy w zakupie, bardziej skomplikowany w wykonaniu, ale jego efekt działania tego sposobu utrzymuje się dużo dłużej. Potrzebujemy do tego już dwóch rzeczy. Jest to taki spinacz biurowy do spinania kartek, najzwyklejsza kupiona na przykład w hipermarkecie, żyłka przezroczysta. Jeżeli mamy pod ręką żyłki, możemy użyć do tego zwykłej nitki, sznurka, ewentualnie parcianego, jakieś linki do wieszania bielizny. Linka do wieszania być może będzie mocniejsza niż żyłka, nie zerwie nam się podczas biegu do autobusu, czy spania, czy na przykład namiętnego całowania z kochankiem. Potrzebujemy 4 spinaczy. 2 na górną, 2 na dolną wargę. Przez te spinacze przewlekamy żyłkę. Ten sposób jest bardzo bolesny. Łzy lecą mi z oczu, ale jednak zaraz nadaję, kurwa. O kurwa. O kurwa. Popłakałem się. Ja, strasznie. Strasznie to bolesne. Niestety sposób na powiększanie ust przy pomocy biurowych spinaczy jest zbyt bolesny, żeby go tutaj zademonstrować. Kolejnym doskonałym sposobem na powiększenie ust jest użycie odkurzacza. Jeżeli mamy specjalnej przystawki do powiększenia ust przy pomocy odkurzacza, możemy to zrobić zwykłą rurą. Włączamy odkurzacz, rurę przykładamy do ust i w zależności od tego, jaki chcemy uzyskać efekt powiększenia ust, rurę trzymamy od kilkunastu sekund do kilku godzin, kilku dni. Wtedy te usta są bardziej wyraziste, bardziej wyciągnięte i sprawiają wrażenie bardziej seksownych. Podczas powiększenia ust przy pomocy odkurzacza efekt jest podobny jak w przypadku używania taśmy klejącej. Mimika twarzy i ust stają się lekko nienaturalne. Ten wyraz twarzy jest zmieniony, no ale czego to się nie robi, dlatego aby być piękniejszym, piękniejszą. Sam stosuję ten efekt przed jakimiś ważnymi spotkaniami, powiedzmy przed rozmową z klientem, rozmową w czasie pracy czy ważnym egzaminem. Prosty sposób na zwiększenie swojej atrakcyjności dla płci przeciwnej, ale również dla wzbudzenia właśnie zainteresowania na ulicy, czy też w szkole, w pracy, czy powiedzmy w kolejce. Kolejnym fajnym sposobem na powiększenie ust jest włożenie zarówno pod górną, jak i pod dolną wargę pozwijanego papieru toaletowego, na przykład chusteczek higienicznych czy zwykłych ręczników papierowych, które znajdziemy w każdej kuchni. W przypadku, jeżeli stosujemy papier toaletowy, możemy go po prostu zabrać również z każdej publicznej toalety. W zależności od tego, jak duże chcemy mieć usta i z jakiego papieru toaletowego korzystamy, wybieramy odpowiednią liczbę listków papieru. Ja korzystam z cienkiego papieru jednowarstwowego, dlatego zdecydowałem się na wyrwanie 3 listków. Składam to na raz. Składam znowu na raz, składam jeszcze na raz i całość składam jakby na połowę. Dokładnie taki sam efekt jest, jeżeli korzystamy z ręczników kuchennych, z tym, że po prostu wtedy wykorzystujemy jeden listek. Każdy z nas był dentystą, więc wie, jak to jest z ligniną wkładaną pod wargę. Jest efekt taki nieprzyjemny,
taki drapiący. A jeżeli papier zwilżymy przed powiększeniem ust, wtedy to nabiera takiego bardziej przyjemnego, bardziej fajnego efektu. Moczę, wkładam pod górną wargę. Wkładam pod dolną. I usta stały się, jak widać, bardziej wydatne. Nadal sprawiają wrażenie bardzo naturalnych, świetnie powiększonych. Linia kącików ust jest cały czas na tej samej wysokości. Jest to ważne zarówno dla nas i dla innych, ponieważ obrys twarzy się zupełnie nie zmienia. W moim przypadku efekt jest niezadowalający, dlatego złożę jeszcze kilka listków papieru toaletowego. Wkładam pod górną wargę. Woda strasznie cieknie, ale nie powinienem się tym przejmować. Tak, jak widać teraz, efekt jest dla mnie zadowalający. Mam pewne problemy z artykulacją słowną, jednak nie przejmuję się tym zbytnio. Dokładnie tak samo jak tym, że na odległości około 1,5 metra ode mnie nie powinien nikt stać, ponieważ po chwili jest cały mokry, ponieważ ślina i woda powiększacza ust wychodzi jakby ze mnie, wychodzi na zewnątrz. Jednak rekompensuje mi to sam efekt wizualny moich ust. Tak jak mówiłem, kąciki zostają w tym samym miejscu, linia obrysu ust jest bardziej powiększona, naturalniejsza. Dla osób, które nie wiedzą, nie znały mnie wcześniej, myślę, że nie będą miały podejrzeń, że ingerowałem w swoje usta. Kolejny sposób na powiększenie wydatności ust jest prozaicznie prosty. Robimy to przy pomocy kredki, którą kupujemy w drogerii i czegoś takiego. To jest chyba błyszczyk, nie wiem. Delikatnymi, prostowistymi ruchami zaznaczamy granicę, którą chcemy, aby nasze usta od chwili obecnej zajmowały. Żeby widzieć, jaki jest efekt, wydymam usta i wkładam i rozsmarowuję to, po prostu jakby powiększając moje usta. Tak, usta nabierają bardziej kobiecego wyrazu. Linia ust jest cały czas zachowana na tej samej wysokości. Dla podkreślenia efektu warto użyć właśnie wspomnianej kredki. Zaznaczę wyraźnie, gdzie usta są, gdzie usta się kończą. O, moje usta są większe, są delikatniejsze, ale także sprawiają efekt bardziej seksowny. Łapkujcie, subujcie, komentujcie, pod filmem wpisujcie, co chcielibyście, abym Wam przedstawił w kolejnym odcinku z serii Jak buziaczki, cukiereczki i ciasteczka. Jak zmieścić wszystko do małego plecaka? Trzeba spakować niezbędnych rzeczy. Niestety. Trzeba jeszcze zmieścić wszystkiego do kopisy i książki. Trudne, ale możliwe. Potrzebujemy mikser.